Wiem, że zupełnie nie tego się spodziewaliście. No bo rolnik szuka żony skończył się w grudniu, a tutaj już nam się luty kończy, także hello. Poza tym ostatni film był o rolniku i było w nim zawartych całkiem sporo informacji, także no to nie jest tak, że ja nie wiem, że dzisiaj powinno być coś o sanatorium miłości, ale niestety jak grom z jasnego nieba spadły na nas informacje od rolnikowej rodziny. I tutaj zupełnie nie chodzi o kolejne udostępnienia artykułów na swój temat na Insta Rudego Łukasza z piątej edycji programu, który wciąż usilnie próbuje udowodnić, że jest bratem znanego aktora, choć jedyne wspólne zdjęcie jakie wstawił wygląda niczym namalowany obraz twarzami w odcieniu gradientu. No i ludzie zwyczajnie mówią, że to Photoshop. W dodatku brat się do niego nie przyznaje, nie followuje, nie odpowiada na komentarze, kompletna olewka. No i gdzie są jakieś zdjęcia z dzieciństwa na dowód braterskich więzów? Ale dzisiaj akurat nie o Łukaszu, bo nikt za nim nie przepada. Najbardziej zawsze pytacie o kartoflaną księżniczkę Magdalenę, która po odesłaniu do domu swoich trzech kandydatów, czyli Pato Matiego, który nagle został zawodnikiem MMA, Adama Szczeny, który z uporem relacjonuje podlaski krajobraz na Insta, oraz placka w kształcie serca, który jakoś magicznie zaginął i nie wiadomo co się z nim dzieje. W każdym razie Magdalena po odesłaniu ich do domu jak wiadomo dostała od produkcji listy z powrotem, bo tak to się odbywa, i mogła na legalu udać, że magicznie odszukała jeden list, zadzwoniła i cyk jest miłość do niejakiego Jakuba Króla Rzepaku i Krów Mlecznych. I choć Magdalena deklarowała, że szuka mężczyzny, który zamieszka na jej kartoflanych włościach, to z czasem okazało się, że sama tam jedynie pomieszkuje, bo włości już należą do brata, a Magdalena jedynie czasem pomaga przy wykopkach. Zresztą ma całkiem udaną karierę zawodową poza rolnictwem i kosmetologia, o której wspomniała w wizytówce to nie hobby, a jej życie od poniedziałku do piątku. W każdym razie w związku z powyższym Jakub, który jako warunek rozpoczęcia znajomości podał przeprowadzkę Magdy do swojego gospodarstwa, został pozytywnie przyjęty. I po zjedzeniu szarlotki z agregatu nad brzegiem jeziora rozpoczęli z impetem wspólną przyszłość. Choć rozmiar sukienki próbującej ukryć plotki o rychłym potomstwie wciąż się zwiększał, para deklarowała, że wcale aż tak bardzo się nie spieszy, a Jakub w odcinku finałowym zapewniał, że na pierścionek przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać. Później Magdalena wyprzedawała w sieci ziemniaczany posag i po upłynnieniu aktywów podzieliła się z jednym z tygodników wesołą nowiną. Nie, to wciąż jeszcze nie jest rzepakowy książę, którego pod sukienką usilnie wypatrują widzowie. Wesołą nowiną jest natomiast pierścionek, na który prowadząca Marta Manowska mocno naciskała rolnika Jakuba w odcinku świątecznym, mówiąc, że Magdalena na początku programu snuła przed nią wizję, że święta chce spędzić już z pierścionkiem i ewentualnie jakimś ukochanym, który jej go wręczy, a tutaj choinka ubrana, makowce popieczone, a pierścionka, jak elewacji na szarym pałacu ani widu ani słychu. Także Manowska może odetchnąć z ulgą, bo pierścionek u pierwszej rolniczki po dwóch typowo męskich edycjach już jest. Magdalena w owym tygodniku nie skupiła się jedynie na przekazaniu wesołej nowiny, a także zapewniła przed całą Polską, że będzie zawzięcie starać się o unieważnienie poprzedniego małżeństwa kościelnego, żeby mogła Jakubowi ślubować przed Bogiem. To chyba oznacza, że na sam ślub przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, bo to nie jest takie hop-siup, jeśli w grę wchodzi Watykan. Czy rzepakowy książę będzie im już niósł do tego ślubu obrączki? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem to nie jedyna informacja, jaką muszę się z wami dzisiaj podzielić. I tutaj zupełnie nie mam na myśli postępu w tańcu Pawła i Marty, bo to już się robi nudne i zaczynacie mieć ich dość. Także przewinę ten wątek. Co do szybkich ciekawostek, o których ostatnio zapomniałam wspomnieć. Pamiętacie z pewnością brata Pawła, podróżnika, który skradł serce niejednej niewieście, zwłaszcza kandydatce Pawła, Natalii,
która choć 2 lata młodsza od Roberta, okazała się nie być w jego guście, bowiem chłopak związał się z 12 lat młodszą modelką, z którą udał się na wczasy do Egiptu. Mimo uroczych kadrów z wakacji, związek chyba się rozpadł, bo zniknęły wspólne zdjęcia i zapewnienia w opisach. Także z dobrych wiadomości Robert is on the market again. Dziwne oświadczenie postanowiła dodać Ilona, kandydatka Macieja, która jest totalną musztardą po obiedzie i nagle po kilku miesiącach i zbyt późnym założeniu Instagrama postanowiła powiedzieć, że niczego nie żałuje. W sensie występu i podziękować widzom za słowa wsparcia podczas trwania programu. Trzeba przyznać, że z racji tego, że Maciej okazał się być wirusem, zbyło sobie życie, Ilonę dotknęło w programie bardzo mało hejtu. Poza kilkoma komentarzami, że nie jest w czyimś guście, ludzie bardzo ją wspierali. Co zaś się tyczy Macieja, pamiętacie jak ostatnio wam mówiłam, że buja się z jakąś dziewczyną, którą nazywa przyjaciółką i jego nowym hobby jest stanie w samochodzie pod basenem. No wiecie, w zimie nie ma czereśni, także coś z tym czasem trzeba zrobić. Okazuje się, że Maciej pod basenem nie stoi sam, tylko z ową przyjaciółką. Czy coś z tego będzie? Nie wiem, ale będziemy obserwować rozwój tej relacji. Może kiedyś uda im się wejść do środka i będzie o czym zrobić film. Zalążki plotek o nowym związku widać też u Dave'a BMW, który jednakowoż w życiu kieruje się zupełnie innymi kryteriami wyboru niż Maciej. Dave ostatnio dodał story z jakąś dziewczyną, która oczywiście jest popularna na Instagramie. No Dave jako jedyny dostał niebieską gwiazdkę weryfikacji na Insta, a to wiadomo zobowiązuje. Nie wypada mu bujać się z kimś, kto ma mało tych followersów. Jednak czy owa dziewczyna to przyszła pani złota karta BMW, czy tylko koleżanka? Tego nie wiemy, ale jako że Dave się z nią spotkał osobiście, ich relacja jest wielce bardziej posunięta niż relacja z Martyną, o którą to jak deklarował na finale będzie walczyć. Także może tutaj walka jest już wygrana, albo obyło się w ogóle bez walki. Wiem, że czekacie z niecierpliwością na nowy związek Józefa, ale tutaj niestety nic nie mam. Wiadomo, że Józef, jako dobry gospodarz, napichcił pączków na tłusty czwartek. Gotowanie idzie mu sprawniej niż szukanie miłości i może tam bez wstydu i hejtu macać wszystkie składniki, ugniatać, kepać, no wiecie o co chodzi. Na koniec mam dla was newsa o Marcie Manowskiej, której widzowie, jak wiecie z ostatniego filmu i licznych komentarzy, mają już dosyć. Okazuje się, że król telewizji Jacek Kurski ma zupełnie odwrotnie i obdarował ją nowym programem. Także prowadząca Rolnika, Sanatorium, The Voice Senior i tak dalej jest teraz prowadzącą programu Kobiety w Drodze, gdzie będzie przeprowadzała z bohaterkami programu wzruszające wywiady. Jeżeli będą tak wzruszające jak jej rozmowa z Andrzejem w ostatnim odcinku Sanatorium Miłości, to będzie musiała chyba zablokować komentarze na swoim Insta. Program będzie częścią nowej telewizji TVP Kobieta, do której kontrowersyjny spot kręcony był w Be Happy Muzeum w Warszawie. Niestety mi za to nie płacą, ale za 4 dychy każdy tam sobie może nagrać albo narobić zdjęć ile wlezie. TVP chyba oszczędza. W każdym razie kończąc, wiem, że takiej końcówki oczekujecie. Także znak pokoju i bye bye.